dyskrecję. Oj, kłopot. Pan z mięsem, perły i wieprze. Sylwester, cała zbrodnia, cała kara. Panna Teodora. No to ona to już trochę Dostojewska. Przepraszam, trochę idiotka. Jest namiętności od strony katakumbowej ma! Handel mi, handel na, handel na! Handel mi, handel na! Nic mi nie zapłacili. Teatr jest biedny, więc ja tu zostawiam melonik, jakby państwo chcieli na koniec występu uraczyć albo coś w tym rodzaju. Proszę państwa, Teatr Piana Sypialnia. Najmłodszy teatr w Warszawie. Teatr ludzi pełen pasji, zaangażowania, ambicji. Czy czegoś tam. Teatr Piana Sypialnia ma zaszczyt zaprezentować państwu spektakl Osmendeusze według Mirona Białoszewskiego. Już za życia autora spektakl Osmendeusze stał się legendą. Białoszewski w swoim tekście zderza przedwojenne ballady z awangardową poezją i nowoczesnym teatrem. Przynajmniej tak to miałem zapisane. W ogóle pani słyszała o teatrze nowa sypialnia. Piana Sypialnia. Słyszała pani? To pani nie tam ulotki. Słyszał pan o teatrze Piana Sypialnia? No to zapraszam do przeczytania. Proszę państwa, co więcej o spektaklu Osmendeusze. Spektakl Osmendeusze przywołuje tajemniczy świat. Świat artystów cyrkowych, żonglerów i żebraków. Stąd ten melonik. Nie mówię, że jesteśmy biednym teatrem. Swoją premierę mieliśmy w Muzeum Literatury. To coś znaczy już. Czy coś. Nawiązaliśmy stałą współpracę z Muzeum Literatury. Jeżeli państwo zechcieliby obejrzeć nasz spektakl, zapraszamy w sobotę. Gramy w sobotę, czyli jutro, w sobotę o godzinie 18 w Bibliotece Krasińskich. W dawnej Bibliotece Krasińskich, naprzeciwko Uniwersytetu Muzycznego. To jest gdzieś tam. Od Powązek jest Parysów, gniazdo zmysłów i rozmysłów. A właśnie, gramy w różnych miejscach, w tramwajach. Też gramy w tramwajach, co się pani dziwi. Gramy w tramwajach w różnych miejscach, naprawdę. W tunelach, w bramach, w parkach gramy. W Parku Łazienkowskim. Gramy też w klubokawiarniach, na przykład Sen Pszczoły. Teatr Piana Sypialnia poznaje cały czas nowych ludzi, którzy są zaangażowani, pełnych pasji, ambicji. Ja jednak zostałem. Słychać mnie? To dobrze. Proszę państwa, Teatr Piana Sypialnia poznaje nowych, cały czas nowych ludzi. Poznajemy nowych grafików, fotografów, scenarzystów, scenografów, wizażystki, które pracują dla nas za darmo. Zapraszamy do współpracy. To ja trochę pogadam. Rock and roll. Słyszeli państwo o spektaklu Osmendeusze? Nie? Posłuchać proszę, jak rzecz się miała, jak to do siebie płonęli. Choć matka, ojciec na swojej wodzie czerwień miłości gasili. I razem. Choć matka, ojciec na swojej wodzie czerwień miłości gasili. Nie za bardzo muzykalni jesteśmy dzisiaj.
Ale to nic. Teatr Piana Sypialnia to teatr nowoczesny. Nawiązujemy współpracę z różnymi mediami. Piszą o nas różne gazety. Różne portale internetowe. Jeżeli chodzi o gazety Kurier Poranny. Projektor Kulturalny. Projektor Kulturalny, Gazeta Metro, Warszawska Metro. Jesteśmy teatrem przyjaciół. Jeżeli chodzi o nasz teatr, to ludzie z naszego teatru siedzą tam i się ze mnie nabijają teraz. Pokażcie się, zróbcie hałas. Także Teatr Piana Sypialnia. Niestety nie są dzisiaj w formie. Nie kłócimy się tak i nie fochamy. Fochamy, to dobre określenie. Nie fochamy się. Zapraszamy na spektakl o godzinie 18 w Bibliotece Krasińskich naprzeciwko Uniwersytetu Muzycznego. Jeżeli państwo chcieliby o nas poczytać, usłyszeć, pooglądać zdjęcia, pobawić się, zapraszamy na Facebooka. Teatr Piana Sypialnia na Facebooku również jest obecny. Zapraszamy serdecznie. Wianki, wianki, wianki! Wianki, wianki, wianki!